Jest to otwarcie nowego obiektu w Dzierżoniowie, przepięknego. Kosztował nas 6 milionów złotych. Każdy wydany grosz na ten obiekt jak najbardziej spełnił swoją rolę. Obiekt jest przepiękny, o najwyższych standardach. Proszę Państwa, gazownia to nasz elementarny, podstawowy budynek, który jako pierwszy kojarzy się klientowi z Polską Spółką Gazownictwa. W nim mieszczą się pracownicy do obsługi klienta, jak też i pogotowie, które czuwa nad bezpieczeństwem sieci oraz wszystkich mieszkańców. W 2017 roku wystawiliśmy tą działkę na przetarg. Już rozmawialiśmy wtedy wcześniej z kierownictwem właśnie spółki gazowej, że taki przetarg będzie. Oni dopytywali właśnie, jakie zasady, jakie warunki. No, spółka wystartowała w przetargu, w licytacji, wygrała tą licytację. No i po 5 latach dzisiaj, w zasadzie po 4 latach, bo już rok temu ten obiekt był gotowy, ale po 5 latach następuje uroczyste otwarcie. Na obiekt reprezentacyjny, faktycznie przy wjeździe tutaj ze Świdnicy widzimy nowoczesną bryłę, fajnie zagospodarowany teren, także to jest kolejna wizytówka, tak powiem, dla Dzierżoniowa. No, co ważne, tutaj bez pieniędzy budżetowych, bo to spółka państwowa oczywiście, działająca na terenie całej Polski. I tak jak mówią prezesi, dyrektorzy, ten obiekt jest jednym z nowocześniejszych w zasadzie w całej Polsce, bo nowy. Tutaj my z naszej strony dochowaliśmy wszelkich kanonów, tak, które są związane z nowoczesnymi budynkami. Budynek jest bardzo dobrze przygotowany do procesów energetycznych. Sami korzystamy z paliwa gazowego, które sami sobie tutaj dostarczamy, tak. Koszty są jakby bardzo dostosowane do ogólnych teraz trendów panujących. Natomiast zwrócę uwagę, że tak naprawdę warunki pracy pracowników się bardzo poprawiły, gdyż dla pomieszczenia dla monterów, tak, pomieszczenia, gdzie korzystają ze swoich szafek, tak, z natrysków, są o niebo lepsze niż były w poprzednich siedzibach, a więc cieszymy się tym, że po prostu budynek spełnia wszelkie normy, które są aktualnie wymagane. No i uważamy, że to jest też dobro dla strony społecznej, tak, bo związki zawodowe zawsze oczekiwały, żeby te budynki były na odpowiednim poziomie, żeby były prawidłowo przygotowane do wszystkich procesów technologicznych związanych z bezpieczną dystrybucją gazu. No i my generalnie te kanony staramy się dotrzymywać, w związku z tym też klienci, którzy będą korzystali nawet z tych usług tutaj w Dzierżoniowie, będą mogli też zauważyć znaczną zmianę, tak, i w sposób, powiedzmy, najbardziej komfortowy, jaki sobie można wyobrazić, łącznie ze standardami, które my przyjmujemy, będą mogli korzystać i przyłączać się do paliwa gazowego na Dolnym Śląsku. Pogotowie gazowe ma tutaj dużo pracy, bo obsługuje aż 4 powiaty, 63 tysiące odbiorców i ponad 860 km sieci. To wszystko obsługuje ta jedna właśnie gazownia w Dzierżoniowie z placówką Świdnicy. Infrastruktura gazowa, jak się przekonujemy w ostatnim czasie, jest szczególnie krytyczna dla funkcjonowania państwa, dla funkcjonowania gospodarki, dla zapewnienia też ciepła tym mieszkańcom, którzy korzystają z właśnie gazu przy ogrzewaniu. Widzimy, że polskie państwo dokonuje bardzo wielu inwestycji w ostatnich latach w tym zakresie, bo oprócz tych inwestycji o charakterze strategicznym, zasadniczym, krytycznym dla funkcjonowania państwa, czyli gazoport, czyli budowa gazociągu z Norwegii przez Danię do Polski, widzimy też, że inwestycje są dokonywane na niższych poziomach, na poziomach regionalnych, na poziomach lokalnych. Przykładem takiej inwestycji jest właśnie gazownia w Dzierżoniowie. Ten system gazowy nie może funkcjonować w odpowiedni sposób bez właśnie też takich małych inwestycji, które są ważne z perspektywy lokalnych odbiorców gazu, a są to przecież nie tylko mieszkańcy, również przedsiębiorcy. W przypadku tej gazowni to 64 tysiące odbiorców, którzy skorzystają z istnienia tej nowej, polepszonej infrastruktury. Też oczywiście kwestia funkcjonowania tutaj biura obsługi klienta, biur, to są oczywiście sprawy tak naprawdę drugorzędne z punktu widzenia odbiorców gazu, ale też ważne, kiedy są dokonywane inwestycje, to trzeba pamiętać o wszystkich ich aspektach. No i tutaj widzimy, że w ostatnich latach Polska Spółka Gazownictwa, która jest przecież gospodarzem tego obiektu i tej infrastruktury, dokonuje dużych inwestycji. My się cieszymy, że są one dokonywane również na południu naszego województwa. Dolny Śląsk to jest jeden z najbardziej zurbanizowanych i zgazyfikowanych terenów naszego kraju. Są takie lokalizacje, które wymagają naszych większych inwestycji, natomiast tutaj bardzo mocno inwestujemy w przemysł. Macie tu Państwo strefę ekonomiczną, którą my chcemy i naszą ambicją jest zasilić całą naszą siecią gazową. Bez gazu trudno sobie dzisiaj wyobrażać ogrzewanie budynków,
ale też trudno sobie wyobrażać rozwój gospodarczy, bo każda firma, która chce inwestować, no to pierwsze pytanie, czy jest gaz, bo wiadomo, że może do ogrzewania mniej, ale do tych spraw technologicznych każda linia technologiczna, czy prawie każda, korzysta z tego paliwa energetycznego. Jestem bardzo dumny, zadowolony, że w Dzierżoniowie to paliwo jest w zasadzie bez ograniczeń, bo mamy 100% miasta zgazyfikowane i na strefie ekonomicznej, czy w tych miejscach, gdzie firmy się budują, no troszkę jest może teraz problemów, ale możliwość takiej budowy takiego przyłącza i dostarczenia gazu istnieje. Z tego nowego obiektu w Dzierżoniowie cieszę się bardzo, zarówno jako wicewojewoda dolnośląski, ale chyba nawet bardziej jako mieszkaniec Dzierżoniowa. Rzeczywiście miastu przybył piękny, funkcjonalny obiekt w takim dosyć ważnym miejscu na wjeździe od strony Świdnicy. Jestem przekonany, że to jest coś, co będzie owocowało również dla miasta. Poza tym po 100 latach funkcjonowania gazowni przy ulicy Kilińskiego, no od roku ta siedziba gazowni jest tutaj, bo mniej więcej rok temu została przeniesiona. Dzisiaj w związku z pandemią, która uniemożliwiała dokonania takiej oficjalnej prezentacji, dzisiaj spotkaliśmy się, żeby ten obiekt pokazać, zaprezentować, żeby się nim pocieszyć. Gazownia w Dzierżoniowie jest jedną z najstarszych gazowni w Polsce, bo jej rys historyczny zaczyna się już w 1863 roku. Jeszcze była to klasyczna gazownia węglowa. W 1920 roku zmieniła ona lokalizację, a obecna lokalizacja jest usytuowana od 2017 roku. W praktyce budynek był oddany w tamtym roku do użytkowania, natomiast pandemia nie bardzo pozwalała nam na otwarcie jego. Dzisiejszy czas zezwolił na to i wszyscy możemy cieszyć się nowym obiektem i uroczyście go otworzyć.